czynniki mają bardzo, bardzo duże znaczenie. Ale silniki w połączeniu z dobrymi mechanikami i z dobrym zawodnikiem. Wiele sportów motorowych już poszło w takie abstrakcyjne technologie, że jest mniej zawodnika. Żużl ma to szczęście, że wciąż jest z nim więcej człowieka, zależy od chłopaka niż od silnika. Trochę to dziwnie wygląda. Z jednej strony się cieszymy, że postęp technologiczny jest duży, z drugiej strony siłą żużla, myślę, jest to, że dalej wszystko trzeba na ucho jeszcze i na wzrok, na czucie. Chociażbyśmy wszyscy romantycy Speedwaya chcieli, żeby oni jeździli na dokładnie takich samych motocyklach, żebyśmy mogli wiedzieć, który jest lepszy, a któremu pomaga sprzęt, to nigdy do tego nie dojdziemy, bo to jest motorsport. Myślę, że wciąż dobrej klasy zawodnik Hans Nielsen to pokazał w latach 90. Siadał na sprzęt Dariusza Stęki w Lublinie i wygrywał wyścigi. Wszyscy mówili, jak Robert Ducha na tym osiołku 3 punkty wykręci, a on wali 15. No tak, bo jeżeli masz technikę i umiejętność na bazie doświadczenia, czucia, to jest kwestia talentu. I think like in the past it would be like 80% rider, 20% engines, and these days it's the other way around. It's 80% engines and 20% rider. We can all ride the bike as well as each other. Pretty much the bikes are very similar for all the riders, down to clutches and chassis and wheels and tires and all that sort of stuff. Dobry silnik daje dużo pewności siebie, bo zawodnik, jak się czuje szybki na torze, to ufa temu sprzętowi, temu silnikowi i wie, na co go stać i że można zrobić jakąś bardziej ryzykowną akcję, czy nie można. Gdy jest ten sprzęt wolny, to nie ma tej pewności, bo nie czuć tego, że można kogoś wyprzedzić, czy wejść pod, czy pod zawodnika, czy coś w tym stylu. I myślę, że to jest duży klucz do sukcesu, żeby właśnie ten silnik, ten sprzęt był dopracowany. Zęba wyżej i zapłonu na tamten? Na tamten. Chyba, że ten bierzemy. Zęba wyżej. Na próbę? A tamtego zostawiamy. Tak. Zęba wyżej i skrócisz. I co, stawić? Tak. Tak. Dobra, to zaraz. Połówkę z tymi ustawieniami u zawodników to jest też różnie i to nie jest takie proste. To moim zdaniem to wygląda tak i na pewno w moim przypadku się to sprawdzało, że nigdy nie ma dwóch zawodników, którzy jadą na identycznych, na takiej samej zębatce, czy na takim samym ustawieniu zapłonu, czy dyszy i długości motoru. Także to się na pewno nie sprawdza, tylko jakby każdy zawodnik ma jakąś bazę, załóżmy na domowym torze i w momencie, gdy dwóch zawodników z drużyny ma swoją bazę na domowym torze, to załóżmy jedziemy na wyjazd i się pytamy, na przykład jak jedziesz, czy zęba, czy może dwa zęby wyżej niż u nas i ktoś mówi, że no to zęba wyżej, to wtedy ja tak samo jakby od swojej bazy też daję jednego zęba wyżej. So, I try one up then in front of you. It's okay, it was a good start, but at the end of the straight I feel like I have too many reps. When I go exactly like in Brozo, it's falling all the way. Yeah. So yeah, same as Brozo. I have two bigger like Maciej. Two bigger chest. And it's work? But is it similar as in Brozo or no? Yeah.
Jeden zawodnik we Wrocławiu jadą podobnie. Na wyjeździe jeden idzie do góry, czyli wzmacnia silnik, drugi idzie na dół, czyli osłabia silnik. I obydwoje twierdzą, że zrobili dobrze, że im to pasuje. Nie ma w tym żadnej logiki. Ale tak się okazuje, jest na końcu naprawdę. Tak? Ten sprzęt jest dużo bardziej czuły, tak można powiedzieć. Tutaj zmiana o ząb to już jest duża zmiana. Tak? Ustawienia w trakcie meczu. Tak często się mówi o tym idealnym poszukiwaniu idealnych ustawień. Tak naprawdę możemy sobie regulować kąt wyprzedzenia zapłonu, ustawienia, możemy regulować ustawienia gaźnika, możemy zmieniać przełożenia. No na pewno, gdy jest tor przyczepny i ma dużo wody, który się odsypuje, to wtedy się daje zęba wyżej. A w momencie, gdy się robi tor coraz twardszy, to tymi zębatkami się jedzie niższymi. Każda taka zmiana powoduje, mówiąc najprościej, no, zmieniamy zębatkę z tyłu, czyli zakładamy mniejszą, robimy takie no, jakby szybsze przełożenie, szybsze czysto teoretycznie, bo po prostu staramy się bardziej przykleić ten motocykl do toru. To w ogóle nie jest sklejone. Jeżeli nie trafiamy w pierwszym wyścigu, myślimy sobie, aha, coś tam się nie tak wydarzyło, tor jest bardziej przyczepny niż myśleliśmy, więc w związku z tym musimy wzmocnić silnik, tak? Ale w tym czasie tor się przesusza troszkę, staje się bardziej twardy. Myśmy wzmocnili i paradoksalnie wcale nie poprawiamy, tylko wręcz przeciwnie, psujemy, bo gdybyśmy zostawili to, co mieliśmy, to akurat tor by doszedł do sprzętu, tak? No i takie zaczyna się szukanie, tak? Odczytywanie. Czasami sobie myślę, że to jest tak skomplikowane, bo jest tak proste i te proste rzeczy są czasami tak trudne, że wydawałoby się, jedziesz za wolno, to sobie zrób szybsze przełożenie, będziesz jechał szybciej. No to nie do końca tak działa. Jest wiele niuansów, które jeszcze wchodzą w to wszystko i no nie jest to łatwe. Zawodnicy mają o czym myśleć w trakcie zawodów. Czasami uda się to osiągnąć od pierwszego biegu, a czasami bywa tak, że całe zawody zmieniamy. Pamiętam mecze, w których wygrywałem bieg, nagle okej, to nie ruszamy, bo super wszystko działa. Następny bieg, przyjeżdżałem ostatni, zmienialiśmy, wygrywałem. Znowu zostawialiśmy i znowu przegrywałem. Takie miałem zawody w Lesznie. Ale to jest taki nerwowy ten start był drugi razem. Bo pierwszym razem chyba nie byłeś przygotowany, nie? No? Bo za pierwszym startem chyba nie byłeś przygotowany, bo tam ta jechał ten i tak. Ale drugi się zmurzył. Jako odpuściłeś jakoś. Mi się wydaje, że ten chyba ciutkę taki szybszy był. Nie, no. Tak jakby troszeczkę mniej obrotów miał, troszeczkę, ale taki to zrobił. Ale miał taki, no, jak nawet tutaj jechał gdzieś, to jako niego prostował, to chyba dosiągnął. Ten drugi na start też nie był zły, ale ten drugi ten start, lepszy. Na tym był lepszy, taki ten moment taki jest, nie, tylko taki agresywny bardzo, nie? Chyba tam pory na tym. A na tym startujemy? Raz jak chciałbym. Więc trzeba cały czas obserwować, czujnym, być czujnym. Nawet równanie toru, jakie jest przeprowadzane, ile wody jest wlewane, w którym biegu jedziemy po równaniu. No to jest taka trochę zabawa w kotka i myszkę cały czas. A mecz ucieka. Ten mecz toczy się bardzo szybko. Tych startów jest określona ilość. Żużel jest bardziej skomplikowany, niż by się wydawało na pierwszy rzut oka. I myślę, że wielu kibiców nie zdaje sobie sprawy z tego, co dzieje się w parku maszyn i z czym zmagają się zawodnicy i ich teamy. Na wagę! Na wagę! Tak, daj! Zaciąg go! I know it, but look, you should, I think you should change the this.
fact, you almost f***ing touched the tape before the race. And it's a little bit too long there, like that, mate. On the corners. Yeah, first corner. No, no, later even. Kupujesz sobie samochód w salonie, ale masz takiego wujka, który ma warsztat samochodowy i on z tego twojego samochodu wyciśnie znacznie więcej niż ci naobiecywali w tym salonie. I oczywiście żywotność tego twojego samochodu będzie trochę mniejsza, ale ty będziesz nim tak zasuwał, bracie. Zresztą nie masz wyjścia, jeżeli chcesz zrobić wrażenie na lokalnych dziewczynach, no to musisz tuningować to, bo inaczej nikt się tobą nie zainteresuje i szybko będziesz sobie jeździł tym swoim samochodem wokół garażu. A jak chcesz się liczyć na wsi, to musisz go stuningować u tego wujka. Instytucja tunera generalnie ma swój sens dlatego, że fabryczne silniki GM, nie mylić General Motors, tylko Giuseppe Marzotto, nie nadają się obecnie do rywalizacji na najwyższym poziomie. One zresztą nawet nie przychodzą do warsztatów złożone, tylko przychodzą w częściach. I tuner bierze sobie te komponenty, czy kity, jak oni to nazywają, które fabryka GM przygotowuje i wymieniają poszczególne części. Może to być zmiana głowicy, może to być korbowód, może to być krzywka, mogą to być sprężyny zaworowe, takie, których nie ma konkurencja, może to być jakaś kompletna rewolucja technologiczna, typu pneumatyczne zawory zamiast wspomnianych sprężyn. To są naczynia połączone. Zawodnik, tuner. Tuner nic nie przygotuje silnika zawodnikowi, jeżeli zawodnik nie potrafi mu powiedzieć, co chce, żeby poprawić, co nie gra, tak? Udostępnić mu pełną swoją wiedzę. Tak? Musi bardzo szczerze rozmawiać z tunerem, mówić mu prawdę i to musi być nie jego prawda, tylko taka prawda bardziej obiektywna, tak? Między tunerami rywalizacja bywa podobnie zażarta jak między zawodnikami, bo to robi bardzo dużą różnicę finansową, czy serwisuje u ciebie sprzęt jeden zawodnik, czy 10, czy 30. Zaskoczeniem przyjąłem wiadomość, że po meczu w Częstochowie, kiedy właściwie nic nie zastawało takiego kroku, po dwóch, trzech dniach nagle usłyszałem, że Taj podjął decyzję o zmianie tunera i że zrezygnował z dalszej współpracy z Ryszardem Kowalskim, który jest na pewno najbardziej utytułowanym tunerem, tak, na którego sprzęcie zawodnicy seryjnie zdobywają Mistrzostwo Świata. I zdecydował się na odejście od Ryszarda Kowalskiego i współpracę z nowym tunerem. I started with Kowalski in 2018, or maybe 2017, the end of 2017. But then 2018 I had all my engines with him. We won my third world title, which was a great achievement again. And then, yeah, we kept working until the start of the season. Yeah, obviously I wasn't performing at the start of the season and we made some changes and probably the worst time to make a change, the time that I did it, but it needed to be done. Ja byłem w szoku. Byłem zaskoczony w pełni i byłem zdziwiony ruchem Taja, bo jeżeli mogę zrozumieć frustrację zawodnika odnośnie przygotowania sprzętu, to wydawało mi się, że Taj jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że raczej będzie, czy pójdzie w kierunku
współpracy z tunerem w celu no, dostosowania, znalezienia przyczyn tego wszystkiego, a nie zupełnie zmienienia dostawcy. Wydaje się, że decyzja Taja Offindena o tym, żeby zmienić tunera, była podyktowana głównie jego odczuciami, ale podejrzewam, że nie tylko, bo bardzo głośno zrobiło się o zmianie tunera u Jarosława Humpela, który przesiadł się na silniki Fleminga Graversena i u pana Jarka zrobiło to piorunujący efekt. Od tak. Z 3 punktów na mecz zrobiło się 13. Pamiętam po początku sezonu, po tych 3 pierwszych słabych występach Jarka, już mówiło się, że Hampel jest stary, Hampel się skończył, Hampel się nie nadaje na Ekstraligę, to jego ostatni sezon w Lublinie, później pewnie pierwsza liga i powolne zawieszanie kasku na kołku, a wystarczyło zmienić trenera. Nowe silniki w ramie i mamy innego zawodnika. Więc podejrzewam, że tym samym tokiem myślenia kierował się Taj Offinden. Ewidentnie nie układał się ten sezon po myśli Brytyjczyka. Miewał oczywiście dobre, czy też bardzo dobre mecze, ale przede wszystkim ze słabymi rywalami w Ekstralidze. W Grand Prix również był bardzo nieregularny, bo potrafił stanąć na podium, jak w Pradze, ale potrafił też nie kwalifikować się nawet do półfinałów. No i widocznie uznał, że jego największym problemem w tamtym momencie jest nie on sam, nie coś, co on źle robi, tylko właśnie silniki, którymi dysponuje. No i podejrzewam, że stąd ta zmiana. Ona tylko pokazuje, jak sfrustrowany był Offinden, że ewidentnie nie było tak, że pasowało mu robienie po 7, 8, 9, czasami 2 punkty w meczu. Tylko chciał coś zmienić i to zmienić nagle. I liczył zapewne na podobny efekt tego Jarka. I just think that sometimes you need a change, you know. I was looking for more, and we just decided to mix things up a little bit. The downsides is when you work with someone for a period of time, you understand pretty much what you need from the engine. When you have a new one made, or if it goes back for a service and you want to change something, the parameters are much smaller because you have a rough idea of where you want to be with the engine setup. And then obviously when you change engine tuner, you start from scratch with no knowledge of what's going on, and you need to find it. No, podjął taką decyzję, odważną, ale podjął decyzję, ale to też świadczy o tym, że o jego determinacji i o tym, że po prostu czuł, że musi coś zmienić, żeby zrobić krok do przodu. I absolutnie chcę tutaj powiedzieć, że nie, on po prostu chyba potrzebował zmiany. No, Taj Offinden w wieku 28 lat osiągnął w tym sporcie w zasadzie wszystko. 3 razy został indywidualnym mistrzem świata, był wieloletnim liderem Sparty Wrocław. No, z tym mistrzostwem Polski musiał poczekać. To powiedzmy, że po 2021 mógł uznać, że jest taki oficjalnie spełniony, bo dowiózł złoto, na którym też na pewno mu zależało. Po takim czasie spędzonym w jednym klubie nie ma innego wyjścia. Ale jednocześnie, jak w przypadku Jarka, może się okazać, że szukamy przyczyn niepowodzeń w zawodniku, jak u Hampela. Mówimy, że Offinden jest wypalony, Offindenowi już tak nie zależy, Offindenowi bardziej jest bardziej teraz wkręcony w marketing niż w ściganie się w lewo. A może to naprawdę jest kwestia sprzętu? Myślę, że przyszły sezon nam da odpowiedź. Everything that I'm doing now, we're putting in place for 2023. And the fire's lit in the belly to be back to where I should be.